audycja z cyklu Młodzi o młodych dla młodych. Zapraszamy! Witamy bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Katolickiego Radia Zamość i zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Młodzi o młodych dla młodych, przygotowanych przez społeczność Zespołu Szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie. Przez ostatnie miesiące poddajemy dyskusji poszczególne grzechy główne. Podczas tych spotkań próbujemy niejako poruszyć problemy, które nurtują młodych ludzi, ale nie tylko młodych, wszystkich, bez względu na wiek. Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony, która znajduje się na szkolnej stronie, gdzie mamy w zakładce audycje tworzone przez uczniów, poszczególne audycje. Dzisiejsze spotkanie to kontynuacja rozważań osób świeckich na temat kolejnego grzechu głównego, jakim jest gniew. Jak wyglądałoby nasze życie bez gniewu? Czy gniew pomaga nam w życiu? Czy pomaga nam w osiągnięciu celu? Na te i podobne pytania spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. Przed mikrofonem Bartosz Lautenschlager, Ilona Przepłata, Eleonora Michalik, Maciej Kociołek, Marek Lipka, Wiktoria Pawliszko i Alicja Leśko. Prowadząca audycję Edyta Świstowicz-Mazur. Niektórzy twierdzą, że gniew to pokazanie, że na coś się nie godzimy. To wynik frustracji. Literatura, sztuka również często poruszają temat gniewu. Zapewne zgodzicie się ze mną, że są takie momenty w życiu każdego z nas, kiedy nie zgadzamy się na własną słabość. Kiedy nie zgadzamy się również na słabość innych. Kiedy te słabości wkradną się w nasze życie, wówczas potrafimy zareagować gniewem, niezależnie od tego, czy wierzymy, czy też nie. A przecież każdy z nas, każdy człowiek powinien dbać zarówno o własne życie, własne zdrowie, dobre samopoczucie, ale powinien też dbać o jak najlepsze relacje z innymi ludźmi. Jak myślicie, skąd bierze się gniew? Myślę, że gniew bierze się głównie z wszystkich sytuacji, jakie nas otaczają. Myślę, że to, jak ludzie do nas mówią i to, w jaki sposób my się do nich odnosimy, ma wpływ na to, jak będziemy się zachowywać w danej sytuacji. Czyli wynika to z tych relacji międzyludzkich, tak jak wcześniej wspomniałam. Dziękuję, Marku. A Maciek, jak to z twojej perspektywy wygląda? Myślę, że gniew jest to po prostu jakaś forma zachowania ludzkiego, który towarzyszy nam cały czas w życiu i jest to po prostu naturalne zachowanie w naszym codziennym życiu. Myślę, że cały czas będzie to odczuwane i na pewno będzie nam towarzyszyć. Na każdym etapie, prawda? Niezależnie od tego, czy jesteśmy uczniami, studentami, czy później już osobami dorosłymi. Tak. Dziękuję. Ja uważam, iż gniew to właśnie jest takie uczucie, które jest zawsze z nami obecne, w mniejszym albo większym stopniu, odczuwane właśnie przez nas, które jest właśnie wywołane przez różne okoliczności w naszym życiu. Może to być właśnie przez kolegów, przez jakieś różne okoliczności natury. Bardzo ciężko nam czasami z nim sobie poradzić. Ale niewątpliwie gniew towarzyszy nam, prawda, naszemu życiu przede wszystkim i jest łatwo zauważalny w różnych sytuacjach życiowych. To prawda. Dziewczyny, już usłyszeliśmy, co panowie twierdzą na temat gniewu. Powiedzieli nam niejako, skąd bierze się ten gniew. A jak to wygląda waszym zdaniem? Wiktoria. Gniew to jest taka sytuacja dosyć emocjonalna, której może towarzyszyć nawet agresja wobec tej osoby, która sprawiła nam jakąś daną przykrość. Powinniśmy nad tym panować, bo no nie prowadzi to do niczego dobrego. Dana osoba chce nam powiedzieć jakąś daną prawdę, która może nam się w jakiś sposób nie spodobać, a my możemy właśnie no tak źle zareagować. Dokładnie, czyli wiąże się to z pewnego rodzaju słabościami, których nie jesteśmy w stanie po prostu przyjąć, prawda, zaakceptować. Alu? Tak, właśnie, ktoś może trafić na szczuły punkt i wiemy, że to jest prawda, ale po prostu zawoli nas to tak, że nie potrafimy się do tego przyznać, ale jakby odmawiamy gniewem do tej osoby i jakby ten gniew może
odwróci się do nas tym samym, bo ta osoba też się zdenerwuje i to nie prowadzi do niczego dobrego. Dokładnie, zdecydowanie tak. Gniew prawie nigdy nie wnosi niczego złego, bo tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że wielkość człowieka poznasz po tym, co go złości. I tak jak powiedział Abraham Lincoln i tak jak Alu tutaj słusznie zauważyłaś, ktoś trafia w nasz czuły punkt. My tego nie lubimy, a okazuje się, że to jest prawda. I wówczas zaczynają się schody. Bo jakim prawem ktoś mógł nam zwrócić na to uwagę? I tak toczy się potem już ta cała lawina, prawda, płynie. Eleonora, a twoim zdaniem skąd bierze się gniew? On paradoksalnie jest często wywołany przez te najbliższe nam osoby. One wiedzą o nas najwięcej i powinny w sumie nie dopuszczać do takiej sytuacji, abyśmy się na nie gniewali, ale mówią słowa, które ranią nas najbardziej. Opinią obcych może nie przejmujemy się tak bardzo, jak tych najbliższych. I według mnie oni są w stanie go wywołać. Dokładnie, masz rację, nie powinniśmy się przejmować, ale tak naprawdę się przejmujemy i to bardzo często, niejednokrotnie. Zresztą, proszę Państwa, ja myślę, że to taka trudna sztuka, żeby się nie przejmować tym, co powiedzą inni. I myślę, że to już niejednokrotnie wybrzmiało w tych audycjach. Dobrze, a Ilona, twoim zdaniem? Myślę, że gniew pojawia się głównie wtedy, kiedy coś nam nie wychodzi, nie idzie po naszej myśli. Bo często jest tak, że kiedy chcemy coś zrobić, to wiadomo, chcemy to zrobić jak najlepiej, żeby się podobało i nam, i wszystkim, komu chcemy to pokazać. A kiedy nam nie wychodzi, to po prostu jesteśmy wściekli albo kompletnie zapominamy, po co to robimy i tracimy wszystkie chęci. Dobrze, że o tym mówisz, bo to bardzo ważna kwestia. Właśnie, kiedy nam coś nie wychodzi, wówczas, jak to mówimy, najlepiej zrzucić winę na kogoś innego i wtedy jest nam lżej. Gorzej, jeżeli nikogo nie ma pod ręką i wówczas co się dzieje? A powiedzcie mi w takim układzie, czy ten gniew niejako pomaga nam w życiu, czy nie pomaga? Jak myślicie? Może gniew nam pomóc? Uważam, że tylko gniew może nam pomóc w niektórych okolicznościach, gdy na przykład nasz rówieśnik na przykład mógł dostać lepszą ocenę, natomiast my dostaliśmy jakąś niedostateczną na przykład i gniewamy się za to, że właśnie dostaliśmy taką złą ocenę i chcemy się właśnie poprawić. Ale poczekaj, ale na kogo się gniewamy? Na kolegę, że zapracował powiedzmy na lepszą ocenę, czy gniewamy się na siebie samych, że za mało uczyliśmy się? To zależy właśnie też od sobie, bo można do tego podejść właśnie dwuznacznie. Można się pogniewać właśnie na kolegę, że dostał lepszą ocenę, co można tak zmotywować. No i możemy się także gniewać na siebie, bo możemy właśnie też się jakoś tym zmotywować. Czy mamy prawo pogniewać się na kolegę? No jak myślicie? Dobrze, że o tym mówisz, bo to jest taka życiowa sytuacja, kiedy naprawdę widzimy na porządku dziennym, że ktoś na przykład dostał lepszą ocenę. Zresztą w waszym wieku to jest normalne. Chodzicie do szkoły, uczycie się po to, żeby zdobywać wiedzę, ale również jesteście oceniani. I nagle okazuje się, tak jak mówisz, że kolega dostał lepszy stopień, ja gorszy. Ale powiedz mi, czy to jest takie w porządku, jeżeli on uczył się, pracował na to, uczył się systematycznie i dostaje lepszą ocenę i ja się gniewam. Czy tak naprawdę powinniśmy się za to na niego gniewać? Nie powinniśmy się zgniewać na niego, ale jeżeli tego może nie ukażemy, to może to nie jest aż takie złe. Myślę, że na pewno nie powinniśmy się na niego gniewać, ale tak jak wcześniej powiedziałeś, to masz, Bartosz, rację, bo jeżeli ta ocena, jego, ten lepszy stopień kolegi zmotywuje nas do działania i do pracy nad sobą i nad tym, żebyśmy zdobywali wiedzę i więcej czasu poświęcili na naukę, to wtedy pozytywny wydźwięk tego. Ale myślę, że gniewać się nie mamy prawa, ale masz rację, bo też tak właśnie w życiu bywa, że my nie do końca potrafimy daną sytuację przeanalizować i tak się czasami gniewamy. Zgadzacie się tutaj z Bartkiem, czy nie bardzo? Dziewczyny, jak to wygląda waszym okiem kobiecym? Myślę, że gniew jest po prostu silniejszy od nas i na przykład jeśli się z kimś pokłócimy, to dopiero po chwili zrozumiemy, co właściwie zrobiliśmy. I na przykład ja tak mam, że po kłótni właściwie po chwili zrozumiem, że co zrobiłam i jestem strasznie głupia za to. I od razu przepraszam, bo nie mogę po prostu sobie tego wybaczyć. Właściwie nie wiem, dlaczego to zrobiłam, bo w tym momencie tego gniewu nie myśli się, co robi, tylko po prostu mówi się słowa za słowami, nie myśli się o tym. Dokładnie, to wspaniale, że potrafisz przeprosić, bo to jest bardzo ważne. Nie każdy potrafi przyznać się do błędu i nie każdy potrafi ze skruchą przyjść, przeprosić, chociaż wie,
że racja nie była po jego stronie. Posłuchajmy teraz takiego fragmentu. Kardynał Jan Bona w dziele Droga do nieba pisze tak. Największym ze wszystkich nieprzyjaciół twoich jest gniew twój. Ten cię najbardziej obraził. Od niego zemstę rozpocznij. Nie trzeba szukać na ulicy wroga, kiedy najzaciętszy w domu się kryje. Platon, rozgniewany na służącego, zatrzymał rękę, którą już do uderzenia podniósł i rzekł: biłbym cię, gdybym rozgniewany nie był. Pierwej chciał gniew skarcić, jak służącego, sądząc, że większej kary godzien pan unoszący się gniewem, niżeli sługa niedbały. I kochani, sami widzicie, że rzeczywiście to ten gniew jest największym z naszych nieprzyjaciół, ale jak już na początku zostało powiedziane, ten gniew w naszym życiu pojawia się. Czy my tego chcemy, czy nie? To jest tak, jak tutaj też padło, że niezależne od nas, chociaż tutaj moglibyśmy też dywagować nad tym, zastanawiać się, czy tak rzeczywiście jest. A myślicie, że życie byłoby łatwiejsze bez gniewu? Eleonora. Z pewnością byłoby łatwiejsze. Nie wyrządzalibyśmy krzywdy ludziom, bo często podczas gniewu w tym czasie jesteśmy źli i potrafimy wyrządzić ogromną krzywdę innemu człowiekowi. I bez niego życie byłoby zdecydowanie lepsze, ale nie można go wyrzucić ze swojego życia. Jesteśmy ludźmi i on nam towarzyszy. Tak, i tak jak Ala wcześniej powiedziała, nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Ileż razy każdy z nas może sobie takie pytanie zadać. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem, nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Stało się, prawda? Ale zrobiliśmy. Ja myślę, że bez gniewu nie wiedzielibyśmy, czym jest szczęście, bo jeśli widzimy, jak zachowujemy się podczas gniewu, no to wiemy, czym jest szczęście i potrafimy to rozróżnić, czym jest gniew, a co to jest szczęście okazane przez drugiego człowieka. Czyli właśnie taki trochę kontrast i takie też porównanie, jak sobie z tym rzeczywiście radzić. Ale musimy też pamiętać, że gniew to wynik frustracji i gniew działa na nasze życie bardzo niekorzystnie. I tak naprawdę zastanówmy się tylko, co budzi nasz gniew? Kiedy się tak naprawdę gniewamy? Jak myślicie? W jakich sytuacjach? Tutaj Bartek już wspomniał o tych ocenach. Ilona, twoim zdaniem, kiedy jeszcze się człowiek potrafi gniewać? Głównie wtedy, kiedy coś mu nie wychodzi, albo kiedy ktoś ma lepiej, a na przykład z tymi ocenami, kiedy dwie osoby starały się tak samo, tyle samo się nauczyły, a jedna dostała lepszą ocenę, a druga gorszą, to też wtedy możemy mieć taką frustrację z tego powodu i też się gniewać albo na siebie, albo na tą osobę za to, że jej nie wyszło tak samo. Czyli taka nieumiejętność pogodzenia się z własnymi może słabościami. Czy to tak, jak myślicie? Czy to rzeczywiście tak wygląda? Bo to jest jakaś nasza słabość. No nie nauczyłem się, prawda, z różnych powodów. Przyczyn może być tysiące. I wówczas nie umiem się z tym pogodzić. Prawda? I działa to tak bardzo niekorzystnie na nas. Czyli proszę Państwa, musimy się zgodzić z tym, że jesteśmy tylko ludźmi, że jesteśmy ludźmi słabymi i musimy się też zgodzić, że tak naprawdę czasami nawet my sami przed sobą nie spełniamy wszystkich oczekiwań. Eleonora, czy jest tak czasami w życiu, że człowiek jest niezadowolony z siebie, ale też, że nie potrafi zaakceptować własnych słabości? Oczywiście, że tak, bo człowiek ciągle dąży do lepszego życia, do ciągle mu mało. Jesteśmy ludźmi i chcemy być jak najlepsi. To gdzieś głęboko w naszej podświadomości tkwi. I gniewamy się na siebie, że nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś tak, jakbyśmy chcieli. I to nas rusza. Ja myślę, że gniewamy się często z powodu właśnie swoich słabości. Nie potrafimy przyznać komuś racji, nie potrafimy pogodzić się z tym, że my tej racji nie mamy i po prostu wtedy pojawia się u nas gniew i zdecydowanie jest to zachowanie w stosunku do innych niepoprawne, gdy ktoś ma rację, a my po prostu zaczynamy się na niego gniewać i złościć, to jest to nie w porządku w stosunku do niego. Patrzymy przez pryzmat tego, że jakby my jesteśmy lepsi od tego kogoś i że my mamy rację, a nie on. I dlatego no jest to po prostu niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych.
Dokładnie. Moi drodzy, popatrzcie, tak naprawdę naszemu życiu towarzyszy gniew, tak samo jak towarzyszy stres, prawda? I zarówno stres, jak i gniew niekorzystnie wpływają na nasze zachowania. Życie byłoby o wiele lepsze, żyłoby nam się o wiele lżej, gdyby tego stresu czy tego gniewu nie było. Ale jest, zarówno stres nam towarzyszy, jak i gniew. Tylko tak naprawdę musimy się zastanowić, co ten gniew wnosi w nasze życie. Musimy też zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy niedoskonali. Oczywiście, tak jak Eleonora powiedziała, dążymy do doskonałości i taki jest nasz obowiązek. Jak mawiał Jan Paweł II, wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Ale też, proszę państwa, musimy zwrócić uwagę na to, że człowiek jest tylko człowiekiem. I chyba najsensowniejszym wyjściem z tej całej sytuacji jest to, że trzeba się zgodzić tak z samym sobą, że jesteśmy ludźmi, którzy popełniają błędy. Trzeba zaakceptować swoje własne słabości. Trzeba zaakceptować też cudze słabości. Co więcej, ja nie mówię, że należy to wszystko zostawić, tylko trzeba nad tym pracować, a nie obarczać innych swoimi niepowodzeniami i z tego powodu też nie doznawać jakiejś frustracji, bo uważam, że praca nad sobą, uzmysłowienie sobie własnych słabości jest poniekąd takim wyjściem z sytuacji, taką drogą do tego, żeby coś w naszym życiu zmienić. Wiktoria, zgodzisz się ze mną, czy też nie? Według mnie to gniew najczęściej rodzi się podczas kłótni. Jest taki punkt zaczepienia i to posuwa się coraz dalej. Osoby wypominają sobie właśnie swoje niedoskonałości. No i pojawia się właśnie ten gniew późniejszy. Może on długo trwać, bo nie wszyscy mają po takiej kłótni wyrzuty sumienia. Ale myślę, że no to bez sensu takie długie gniewanie się na siebie, milczenie, zamiast szybko wyjaśnić jakąś daną sprawę. Oczywiście, najgorzej, jak to mówią, jakąkolwiek sprawę gdzieś tam odłożyć na plan dalszy, przysłowiowe takie pozamiatanie pod dywan, niewyjaśnienie, nie prowadzi na pewno do niczego dobrego. Trzeba konkretnie wyłożyć, uzmysłowić, tak jak Ala wcześniej mówiła, jeżeli nawet jest nasza wina, to przeprosić, żeby to życie miało sens. Kochani, jesteście młodzi, wszyscy jesteście z klasy pierwszej, tak? Dobrze mówię. A więc tutaj pozdrawiamy wszystkie klasy pierwsze zespołu szkół, waszych kolegów. Przekroczyliście ponad pół roku temu mury zespołu szkół. Myślę, że już teraz odnaleźliście się w nowej rzeczywistości szkolnej, ale też, kochani, przed wami była bardzo trudna decyzja dotycząca podjęcia jak gdyby takiego nowego etapu, jakiegoś kroku w waszym życiu. I kochani, popatrzcie, wasi rodzice bardzo was kochają, to nie podlega żadnej dyskusji. Nie kochają was za coś, ale kochają was pomimo czegoś, pomimo waszych wad. I mam nadzieję, że zapewniają was również o tej miłości każdego dnia. Ale moi drodzy, powiedzcie mi, kochają was bezgraniczną miłością, ale czy czasami nie ma takiej sytuacji, że się na was gniewają? Macie ochotę o tym porozmawiać? Jak to jest? Czy czasami rodzice gniewają się na was za coś? No oczywiście zdarzają się takie sytuacje, w których właśnie rodzice się na nas gniewają. Takim przykładem może być to, że my jako ich dzieci po prostu ich nie słuchamy, co prowadzi właśnie do jakichś złych relacji. I jeżeli byśmy tak dalej to robili, w końcu rodzice zaczynają się nas gniewać, co może mieć negatywne skutki względem właśnie nas. Ale czy myślisz, że na przykład, kiedy nie macie jeszcze 18 lat, a doszłoby do tego, że, nie wiem, gdzieś tam zetknęlibyście się z tym alkoholem, w ogóle nie wolno wam teoretycznie, prawda? I myślę, że praktycznie też nie powinniście, bo tak przyrzekaliście przy pierwszej komunii i wracacie do domu pod wpływem alkoholu. To jak myślicie? Rodzice powinni reagować gniewem, czy też nie? Czy udawać, że wszystko jest w porządku? A cóż tam zdarzyło się raz? Ja myślę, że z pewnością powinni reagować, ponieważ jest to nie tylko obietnica złożona tak jakby rodzicom, ale również przed Bogiem. Także jest to niewłaściwe nie tylko w stosunku do rodziców, ale również do Boga. Jest to grzech i naprawdę powinni
być na nas źli i nam to po prostu w późniejszym czasie wytłumaczyć, żebyśmy byli uświadomieni o tym. Tak jakby Maciusiu wcześniej rodzice o tym nie mówili, nie tłumaczyli. Ale super, tutaj mam nadzieję, że rodzice słuchają, to sami widzicie, że wy oczekujecie niejako od rodziców również i nawet nie macie im tego za złe, że gniewają się. Bo proszę Państwa, oni tak naprawdę gniewają się, ale z powodu wielkiej miłości do was. Bo gdyby im na was nie zależało, to jak myślicie? Marek? No myślę, że jak na nas się gniewają, to chcą dla nas jak najlepiej i chcą, żebyśmy zmienili swoje zachowanie na lepsze, a nie na gorsze, dlatego się na nas gniewają. Dokładnie tak. Moi drodzy, także pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek rodzice będą wam zwracać uwagę, jeżeli kiedykolwiek będą was napominać, to tylko i wyłącznie z tego powodu, że bardzo was kochają, że zależy rodzicom na was, bo jesteście dla nich najważniejsi. Dlatego teraz zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do wysłuchania utworu Wybieram Miłość w wykonaniu zespołu Anielsi, których mieliśmy okazję gościć w murach naszej szkoły 8 lutego i których w tym momencie pragniemy serdecznie pozdrowić. Nie wiesz, ale to walka. Cały czas o ciebie walczy ktoś więc. Jeśli nie chcesz stać się niewolnikiem, obudź się. Może nawet nie wiesz, że jesteś cenny, że ktoś mógłby cię pokochać na śmierć. To jest twoje życie jedno, więc może obudź się. Obudź się. Wybieram.
Wracamy po przerwie. Przypominamy, że rozmawiamy dzisiaj na temat szóstego grzechu głównego i patrzymy na ten grzech oczami świeckich. Moi drodzy, jak myślicie, jakie waszym zdaniem mogą być skutki gniewu? Alu? Na pewno możemy pogorszyć swoje relacje z przyjaciółmi, jeśli nie przeprosimy ich za to, albo... Kiedy nie przeprosimy? Im jakąś krzywdę ogromną i nie poniesiemy za to konsekwencji. Dokładnie tak. Kiedy rzeczywiście nastąpi taka sytuacja, że nie przeprosimy, wówczas może być nieciekawie. Proszę Państwa, wspomniany już przeze mnie kardynał Jan Bona w swoim dziele Droga do Nieba pisze tak. A jeżeli na skutki nieszczęścia, które gniew ciągnie za sobą, zwrócisz uwagę, żadna zaraza więcej nie sprawiła szkody rodzajowi ludzkiemu. Ujrzysz rzezie, klęski miast i upadek całych narodów. Ujrzysz trucizny i stosy trupów i rzeki krwią ludzką płynące. Gdzie się podziały najwspanialsze miasta, o których tylko ruiny świadczą? Gniew je w perzynę obrócił. Spojrzyj na puste bez mieszkańców siedziby, gniew je wyludnił. Spojrzyj na te pożary, na te źródła zatrute, na te wytępione rodziny. Gniew te zbrodnie popełnił. Rzekłbyś, że to zwierzęta, nie ludzie, tylko że tamte przynajmniej między sobą są w zgodzie, a ci nawzajem się szarpią. A co zgubniejszego jest w tym występku, że człowieka stworzonego na podobieństwo boskie tego podobieństwa pozbawia? Umysł zaślepia, ażeby prawdy nie widział, ażeby innych rady nie słuchał. Wszystkie władze umysłowe miesza i przewraca. I gdy zaraza całego człowieka przeniknie. Moi drodzy, spróbujmy odnieść się do tych słów. Skupmy się jeszcze przez moment, zatrzymajmy się na tych skutkach gniewu. Właśnie, kiedy nie będziemy potrafili przyznać się do błędu, właśnie do porażki, możemy ponieść ogromne konsekwencje, zależne też troszeczkę od naszego wieku, bo im jesteśmy starsi, może nam się wydawać, że możemy sobie pozwolić na więcej względem naszych przyjaciół czy czegokolwiek innego i możemy na przykład, dając taki już nawet bardzo czarny scenariusz, możemy nawet kogoś zabić. Mówi się, prawda, gniew potrafi zabić, gniew zabija. I dobrze, że wspominasz o tym, że to z wiekiem też zmienia się postrzeganie tego gniewu. Ale moi drodzy, popatrzmy. Tutaj chyba Wiktoria wcześniej wspomniała, że gniew doprowadza do zaburzenia tych relacji. I tak jak mówicie, na przykład widać to przede wszystkim gdzie? W najbliższym otoczeniu, wśród rówieśników, gdzie jeszcze? W rodzinach. I to, co czytałam tutaj, prawda, w Drodze do Nieba, kiedy widzimy, że nic dobrego ten gniew nie wyrządzi. Czyli musimy zrobić wszystko, żeby tego gniewu w naszym życiu było jak najmniej. Popatrzmy jeszcze na to, co budzi nasz gniew. Jakie są właśnie te powody? Bo jeżeli na przykład jakaś rzecz ważna, chociażby spożywanie alkoholu właśnie przez was i kiedy wasi rodzice gniewają się na was, to zwróćmy też uwagę, że na tym polega wielkość waszych rodziców, że im zależy na was. Natomiast musimy się czasami zastanowić, jakie rzeczy tak naprawdę, jeżeli są to jakieś błahe i one potrafią nas rozzłościć, prowadzą do gniewu, to pomyślmy, czy to wszystko jest tak naprawdę ważne. Bo ten gniew też pokazuje nam, w których partiach niejako, w których dziedzinach gniewamy się. Co nas gniewa? Co o tym myślicie? Ilona, jak ty na to patrzysz? To, co wywołuje gniew, w większości zależy od wieku osoby, od jej charakteru, temperamentu. Każdy może inaczej reagować. U niektórych może się to przejawiać agresją, niektórzy mogą się zamknąć w sobie i z nikim się tym nie podzielić. To dużo zależy właśnie od charakteru, jak osoba reaguje na poszczególne bodźce. I nie jest to tak, że każdy ma tak samo, więc jeżeli ktoś wybucha agresją, a u innej osoby się to przejawia inaczej, to nie powinna być zła na nią, że ona tak, bo ona ma inaczej. No to jest wtedy niepoprawne. Mhm. A załóżmy, że uczestniczysz w takiej sytuacji, gdy twoja na przykład przyjaciółka wybucha agresją z powodu gniewu, z jakiegoś, no właśnie, jakiś powód. I co wtedy robisz ty jako przyjaciel?
Powiedzmy, że znasz tę osobę. No, jeżeli ją znam, a jak mówimy o przyjacielu, to raczej znam dobrze, to raczej staram się wpłynąć na tą osobę, żeby ją uspokoić. Używam takich rzeczy, które mogą ją uciszyć, żeby przestała się gniewać, żeby złość uleciała gdzieś. Nie ma na pewno jednej recepty, prawda? Tak, u każdego to jest inaczej, bo to każdy reaguje inaczej, tak. Każdy ma swoje jakieś cechy, które po prostu trzeba na nie nacisnąć i wtedy można wywołać inną reakcję. Dokładnie i też każda sytuacja jest inna. Ilona, jeszcze podrążę chwileczkę ten temat, ale zwróć uwagę na to, czy prawdziwy przyjaciel powinien udawać, że nic się nie stało, czy większym dobrem będzie, jeżeli prawdziwy przyjaciel jednak spróbuje wytłumaczyć, dojść do źródła, zastanowić się, co było przyczyną gniewu i tam poszukać rozwiązania. Myślę, że powinien, bo skoro jest przyjacielem, to na pewno zależy mu na tej osobie i powinien chcieć dla niej jak najlepiej, a wszyscy wiemy, że gniew może prowadzić nie zawsze do dobrych rzeczy, przeważnie do tych złych, jakimi są na przykład konflikty i to zależy też. Dziękuję. Chłopcy, a jaki jest wasz męski punkt widzenia? Z nami to różnie bywa. W przypadku, gdy mamy swojego przyjaciela i kłóci się z kimś, no to ciężko nam jest wziąć tego drugiego stronę, tylko będziemy bronić swojego przyjaciela i nieważne, czy będzie miał rację, czy nie, ale no myślę, że weźmiemy jego stronę i będziemy bronić swojego przyjaciela i jego racji. Ale czy wtedy to jest w porządku? No niestety nie, ale ja nie potrafiłbym wziąć jakby innej osoby stronę niż mojego przyjaciela. A może właśnie, bo bywa w życiu różnie, rzeczywiście. I tak jak Marek mówisz, czasami zdarza się tak, że niestety prawda leży w innym miejscu, a my zawzięcie bronimy racji, chociaż tak naprawdę tak nie jest. Zastanówmy się też, czy tak powinno być. Warto mu później niestety wytłumaczyć, że może jednak miał rację i szkoda, że się pokłóciliście. Tak. Z całą pewnością, jeżeli cokolwiek chcemy komukolwiek powiedzieć, to warto to robić z miłością, spokojnie, na pewno nie w nerwach, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Słuchajcie, niektórzy myślą, że są panami własnego życia. A co z poszanowaniem drugiej osoby? Bo tak jak tutaj mówisz, kolega skrzywdził kolegę. Jesteście młodzi, przed wami całe życie, ale tych sytuacji, kiedy brakuje tego poszanowania, jest sporo i myślę, że to też dostrzegacie. Myślę, że nawet jeśli mamy z kimś konflikt, który był spowodowany gniewem, należy tą osobę w jakiś sposób szanować, ponieważ mimo, że gniewamy się na siebie, pokłóciliśmy się o jakąś sprawę, jest to nadal człowiek i powinniśmy się odnosić do niego tak jak do każdego innego, z szacunkiem i z poszanowaniem. Gdy kto do ciebie użyje obrażających wyrazów, zaraz pomyśl, aby mu odpowiedzieć nie to, na co zasłużył, ale co godne jest ciebie. Niechaj złość ludzka tyle władzy nie ma, żeby aż pogodę duszy twojej zmieszała. Jakżeż śmieszną jest rzeczą, że siebie w złem nie poprawiasz, chociaż to w twojej jest mocy, a chcesz drugich przerabiać, gdy to moc twoją przechodzi. Przebaczaj cudzym błędom, ażebyś dla siebie przebaczenie wyjednał. Kardynał Bona. Popatrzmy, czy tak rzeczywiście jest. Chcielibyśmy zmienić innych, a nie zawsze potrafimy zmienić siebie. No, niekiedy ciężko nam jest popatrzeć na swoją belkę w oku, tylko pragniemy wyjąć jakąś drzazgę z oka swojego brata, prawda? Tak. Dokładnie. Niekiedy myślę, że to bardzo często tak się pojawia. Wiktoria, też tak uważasz? Tak, łatwo nam oceniać innych, a powinniśmy zacząć tak naprawdę od siebie. Podczas tych kłótni właśnie wyrzucamy to, co najgorsze drugiej osobie, nie myśląc, czy tak naprawdę my, na przykład w tej dziedzinie danej, jesteśmy też dobrzy, czy potrafimy się dobrze zachować. Tak, czy jesteśmy w porządku, prawda? To, co Marek powiedział słusznie, łatwiej nam zauważyć błędy innych, a my wtedy staramy się wybielić. Kochani, to w takim układzie, co zrobić? Jak pokonać ten gniew? Gniew
który jest. Jak mu zapobiegać? Bartek, masz jakiś pomysł? Możemy właśnie przeanalizować nasze poprzednie kłótnie, w których właśnie mogliśmy działać na kogoś innego właśnie naszym gniewem. Dojść do wniosku, że powinniśmy się poprawić, te nasze złe cechy. Starać się po prostu żyć lepiej, czyli każda kłótnia na przykład, każda sytuacja powinna nas czegoś nauczyć. I to jest chyba najsensowniejsze rozwiązanie. Moi drodzy, nie udawajmy, że nie było problemu, że nie było jakiegoś zajścia. Trzeba na spokojnie to wszystko przeanalizować, a następnie wyciągnąć dla siebie jakieś wnioski, bo to pomaga w życiu. Jak to mówią, żeby na błędach się człowiek uczy. I czasami mówimy też, że szkoda, że nie potrafimy uczyć się na cudzych błędach, tylko sami musimy przez to przejść. Ile razy wasi rodzice mówią na przykład, żeby nie zrobić tego czy tego? Chcą was uchronić niejako przed czymś. Nie, mamusiu, tatusiu, ja wiem lepiej, ja spróbuję, ja się poparzę, a później ze skruchą pokornie przyznam ci rację. Tak jest? Bywa tak w życiu, dziewczyny? Tak bywa, dokładnie. To w takim układzie jak zapobiec? Ja chciałabym tutaj nawiązać do rodziców, do relacji z rodzicami. Z przyjaciółmi zupełnie inaczej przebiega ta relacja, ten gniew. Powinniśmy popatrzeć na naszych rodziców. Oni nawet jak się na nas gniewają, starają się tego nie okazywać. My potrafimy wyjść, trzasnąć drzwiami i powiedzieć, że jesteśmy źli. Rodzice tego nie robią. Albo przeżywają tą chwilę gniewu, spokoju, w ciszy, ale na pewno nie wyrzucają nam tego, starają się to ukryć. Świetnie, że o tym mówisz, Eleonora, to bardzo ważne. Natomiast prawdziwy przyjaciel może i też zrozumie, ale na przykład jakiś znajomy potrafi wyjść, bo chyba o tym chciałaś tutaj, miałaś to na myśli, prawda? Że wyjdzie i nie będzie się martwił zaistniałą sytuacją. Możemy sobie wówczas zadać takie pytanie, czy to na pewno jest prawdziwa przyjaźń? Ale też musimy zastanowić się, prawda, co było przyczyną gniewu. Czy warto było się w ogóle, nie wiem, gniewać z tego powodu? Czy ta sprawa była warta? Przede wszystkim najlepszą jest rzeczą usunąć pierwszy powód do gniewu i potok w samym źródle zatamować. Bo jeżeli wyleje z brzegów, trudno będzie wstrzymać go w biegu. Iść będzie jak sam zechce. Nie jak ty będziesz nim kierować. Gdy nieprzyjaciel szturmem miasto zdobędzie, nie przyjmie warunków zwyciężonego. Łatwiej uniknąć widocznego niebezpieczeństwa, niż wpadłszy wyratować się z niego. Nie tyle krzywda, ile gniew szkodzi. Kto się gniewa, ten sądzi, że jest lekceważony przez innych. A kto się zna na swojej godności, ten się nie poniży do zemsty, bo jest wyższy nad krzywdę. Kto mści się, ten wyznaje, że jest do żywego dotknięty. Kto oddaje wet za wet, temu wielkość duszy nieznana. Ten fragment pochodzi oczywiście z Drogi do Nieba, ale popatrzmy, moi drodzy, czy tak nie jest w XXI wieku. Tak jak tutaj wspominaliście również, że ten gniew szkodzi. Wiktoria mówiła, że zaczynają się drobne kłótnie, a potem to wszystko przeradza się w coraz, czasami nawet i większe tragedie. Czyli moi drodzy, już tak na podsumowanie, co zrobić, żeby to nasze życie było lepsze? Jak żyć, żeby ten gniew nie wkradał się w tę naszą codzienność? Maćku, masz jakiś pomysł? Myślę, że należy jakoś zastanowić się nad własnym zachowaniem, żeby je polepszyć w stosunku do innych. Widzieć także swoje wady, a nie tylko wady innych. Dokładnie, bo ludzie mogą nie spełniać naszych oczekiwań, prawda? I wtedy musimy na to spojrzeć z innej strony, ale też na pewno bardzo często to my nie dorastamy do własnych wyobrażeń o sobie i wtedy też musimy sobie taką prawdę uzmysłowić. Proszę Państwa, pokochać własne słabości to chyba też jakaś recepta. Ilona, myślisz, że tak jest? Wydaje mi się, że gniew, może nie zaraz taki duży, tylko nawet ten taki drobny, pomaga nam poznać siebie lepiej. Tak, pokazuje, czy jesteśmy wielcy. Dokładnie, tak jak już tutaj wcześniej, prawda, cytowałam, wielkość człowieka poznasz po tym, co go złości. I coś w tym rzeczywiście jest.
Alu, a twoja recepta na życie bez gniewu? Myślę, że zawsze w momencie, w którym zaczynamy odczuwać gniew, powinniśmy pomyśleć, czy to właściwie ma sens, czy to doprowadzi nas do czegoś i czy nie lepiej jest po prostu porozmawiać i wytłumaczyć to właściwie, co się dzieje. Bardzo pięknie to powiedziałaś, kochani. Chciałabym sobie również tego życzyć, żeby zawsze wcześniej przeanalizować, zastanowić się, a jak to w naszym życiu bywa, że najpierw mówimy, a potem myślimy. Wiktoria, a twoja recepta? No to właśnie chciałam zgodzić się tutaj z Alą, że powinniśmy najpierw przemyśleć, czy warto mówić te wszystkie złe słowa drugiej osobie, które ją bardzo ranią. Bo wiadomo, że słowa potrafią bardziej zranić niż jakieś czyny. Czy to tak naprawdę się opłaca? Dokładnie. Marek, a twoim zdaniem? No ja myślę, że jeśli już się pojawi ten gniew, no to warto przemilczeć i w spokoju stwierdzić, że może on ma rację, może ja mam rację, no ale to już jest nieważne, bo przepadło. Tak, ale proszę Państwa, jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że często w ogóle nie wiemy, na kogo się gniewamy, a jednak się gniewamy, prawda? Jeżeli nie ma kogoś pod ręką, to właśnie potem obarczamy samych siebie i irytuje nas niemalże wszystko. Nie wiem, źle postawiony kubek, jakaś rozlana woda, to, że nawet woda kapie z kranu i tak dalej. I teraz zastanówmy się, proszę Państwa, czy rzeczywiście my powinniśmy się denerwować na takie rzeczy. Popatrzmy, jacy wtedy jesteśmy. Chcemy się mścić na rzeczach, które na przykład nie mają życia, nie mają czucia. Czy to jest właściwa ścieżka, czy to jest właściwa droga? Jeszcze raz mówię, pokochajmy własne słabości i cudze, pracujmy nad naszymi niedociągnięciami, bo to jest droga do tego, żeby nasze życie było łatwiejsze. Dokładnie tak, od siebie powinniśmy zacząć i tego, właśnie, co myślimy. Świetnie. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, co czujemy i powinniśmy myśleć o tym wszystkim, co czują osoby wokół nas. Nie skupiać się na sobie. Super, a potem, prawda, zacząć od siebie. Nie obwiniamy innych, tylko zaczynamy od siebie. Bardzo ważne. Dziękuję, że to zauważyłaś. Kochani, podsumowując dzisiejsze spotkanie, możemy stwierdzić, że człowiek, niezależnie od tego, czy wierzy w Boga, czy też nie, krocząc przez życie, potrzebuje pewnych wyznaczników, które mu pomogą pokonać różne trudności, ale też i pokonać i porozwiązywać te problemy. To, czy będziemy walczyć z tymi grzechami głównymi, czy też nie, zależy, tak jak powiedzieliśmy tutaj dzisiaj, wyłącznie od nas samych, bowiem każdy z nas jest kowalem własnego losu. Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Cieszymy się, że byli Państwo z nami. Już teraz zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji, podczas której poddamy dyskusji siódmy grzech główny, a mianowicie lenistwo. Korzystając z okazji, pragniemy pozdrowić całą społeczność zespołu szkół w Lubaczowie. Dziękujemy wszystkim za uwagę. I do usłyszenia za miesiąc. Audycja z cyklu Młodzi o Młodych dla Młodych. Zapraszamy!